Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Car Mechanic Simulator i proszę Państwa, dzisiaj dokończymy sobie tego pięknego Hot Roda Smith and Parker, a jak on się nazywał w prawdziwości, możecie śmiało napisać w komentarzu pod filmem, no chyba, że się nazywał Smith and Parker, o tym też możecie napisać. W sumie, jeżeli to jest DLC Hot Rodowe, takie oryginalne, to w sumie tak mogło być, nie? Mogło to się tak nazywać. Tu mamy Porsche, wcale nie gorsze, w ogóle to Porsche wygląda naprawdę też fajnie tutaj, o, jeżeli chodzi o silniczek. Zajrzałem sobie tu wczoraj po odcinku i powiem wam, ulala, naprawdę dobrze to wygląda, Jorge Bambino. Okej, my wkładamy kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o ten pojazd, chociaż silnik chyba już mamy cały złożony i tak naprawdę większość rzeczy będziemy już rzucać sobie od spodu. Ale powiem wam tak, popychacze zaworów mam do wkładania. I to sporo popychaczy zaworów, musimy ich kupić. Powiem wam tylko tak, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem oczywiście. Zostawić też suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpaść na drugi kanał, Instagrama, Discorda. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Okej. Cyk tutaj, pyk. Okej, popychacz zaworów jest wrzucony. Raczej popychaczy zaworów chyba w tuningu nie mają, nie? Tak mi się wydaje, że... że popychacz zaworów to chyba nie jest coś, co jest z kategorii tuning. Ale zobaczymy. No, dobra, nie ma. A jeżeli chodzi o dźwignię zaworu, zaworu też nie ma, nie ma jak coś. A dźwignię zaworu będziemy mieli? Oczywiście, że nie mamy w ogóle dźwigni zaworu. Dźwignia zaworu. Też od razu 22 kupmy, żeby mieć w razie W. Powiem wam, że ogólnie wczoraj wyszło właśnie na to, jak nagrywaliśmy tutaj pierwszą część z tym Hot Rodem, że jednak jak myślałem na początku, że to będzie bardzo szybki samochód, tak okazało się, że zostałem zdziwiony mocno. Zostało mnie zdziwienie przez to właśnie, iż jednak troszeczkę roboty przy silniku przede wszystkim tutaj jest. Świeca zapłonowa, oczywiście lecą te tuningowe świece zapłonowe. Proszę was bardzo, cyk, cyk, cyk. Pokrywa głowicy V8 OHV, sprawdźmy to. Pokrywa głowicy, nie ma pokrywy głowicy, więc głowicy... Pokrywa głowicy V8 OVH typ A chyba, tu miało być, jeżeli się nie mylę, to prawda. Otóż nie pomyliłem się tym razem, więc składamy wszystko i mam nadzieję, że w tym odcinku ten samochód sobie już ukończymy. Myślę, że na 100% tak będzie, nie? Już bez przesady. Ile można Hot Roda robić, jak nie dwa odcinki? Dwa odcinki to jest max. Może nawet Porszaka już dzisiaj zaczniemy, nie? Ale Hot Rod musi być skończony. Nie ma to tamto. Jeżeli oczywiście macie jakieś komentarze, ciekawostki związane z tymi samochodami, to też śmiało piszcie. A jak będzie coś ciekawego, to zawsze ja sobie tutaj przeczytam. Tak jak o tym, że Car Game pisze o tym, że Maluch to najsłabszy samochód, bo w Maluchach nie było z przodu silnika. No i tak napisał Car Game, więc czy to prawda, czy nie? Ogólnie tutaj też Jakub się chyba trochę pomylił pod ostatnim odcinkiem, ponieważ pisał o tym, że to nie jest włoski elektryk, tylko Tesla Roadster. No nie była to Tesla, jak było widać. To Tesla, wiecie, tutaj ja wytłumaczę wszystkim, że to jest podobnie jak w GTA, czyli jeżeli nie ma DLC konkretnego, nie, które nazywa się Tesla, to nie znaczy, że Tesli tu nie będzie, ale ona będzie miała jakby taką grę słów zawartą, że Tesla Atom na przykład, tutaj to jest właśnie Atom. Dobra, czekajcie, koło zębate, wałka rozrządu V8 OHV. Wałka rozrządu V8 to jest chyba to. Także tutaj Tesla to Atom, a auto to Lavettino, no to Alfa Romeo, no bo to wiecie, nie dość, że to jest jako włoskie. Łańcuch rozrządu.
To jeszcze, że Lavettino, że wiecie, że się ludzie śmieją, że Alfa Romeo to tylko na lawecie jest wożona. Nawet ja, kurczę, nie znając się na samochodach, wiem, że Alfa Romeo to się kojarzy z tym, że jak robisz zdjęcie swojej Alfie, to robisz zdjęcie od razu warsztatu, który sobie budujesz do tej Alfy. Także nawet ja już takie memy znam. Dobra, pompa wody, V8 HV, a tu właśnie pompa wody? Pompa wody mogłaby być, ale nie ma pompy wody, V8 HV, więc dajemy oczywiście zwykłą. Rolka pompy wody, sprężarki, sprężarki, o kurcze, pieczone, ty, dobra, nie spodziewałem się, że tyle rzeczy będzie z sprężarka w nazwie. To jest, okej, okay, jest to. I tutaj jest koło pasowe V8 HV, koło pasowe V8 HV, dobra, jest. W ogóle 89% tam to miało. Mógłbym się pomylić. Pasek klinowy, okej, okay, V8 HV. Paski teraz, pasek, o kurczę, nie ten chyba. Ale musimy wziąć chyba typ B i zwykły. Zaraz zobaczymy. Tak, typ B i zwykły tutaj lecą. O, tutaj jeszcze typ A. To był tutaj, pasek klinowy, proszę was bardzo. Cyk, typ A. I wentylator V8 HV jeszcze. Dobra, wentylator tutaj jest, kup część, cyk. I to są już części nietuningowe. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma tuningowych takich części. Okej. Okay. O, to od dołu, no to już możemy w sumie zamontować. A oczywiście nie mamy wahacz górny. Wahacz górny B dwukrotnie. Możliwe, że zniszczyliśmy albo nie było takiego do zrobienia jakby, do naprawy. Dobra, reszta części to już powinna zlecieć w miarę szybko, tak mi się wydaje. W miarę szybko powinniśmy się coś zrobić. Osłona przegubu osi przedniej. Osi przedniej. Od razu kupuję, no bo będzie nam to potrzebne. Nawet więcej kupię. Piasta przednia. Oho. Przednia piasta. Piasta przednia. Kupimy 4 od razu. Na pewno się jeszcze kiedyś przydadzą. O, tarcza hamulcowa wentylowana. Tutaj tarcze nam się już kończą. Klocki też nam się już kończą, zaciski powoli też nam się kończą, chociaż zaciski możemy naprawiać, więc tarcza nie, klocki hamulcowe, dokupmy od razu kolejnych, nie wiem, 20 i tarczę można dokupić, tarcza, to jest ta, co daje 4%, kupmy i od razu 12. Wszystko, co jest razy 4, to trzeba kupować, nie? Łożysko piasty do samochodów, zaślepka półosi. Proszę was bardzo, mamy tutaj wszystko złożone z tej strony. Teraz z drugiej strony jeszcze, proszę. Piasta przednia. Montujemy wszystko fajnie, pięknie, ładnie, szybko. Łożysko piasty, zaślepka półosi. Klocek. Zacisk hamulca. No, zacisków mi starczy jeszcze. Raczej. dobra, reszta już od góry. Skrzynka bezpieczników B. O, nawet mieliśmy. Okej, udało się naprawić tę skrzynkę, więc spoko. Całkiem nieźle, nieźle. Dobra, tutaj bezpieczniki dodajemy. Cyk. Cyk, nawet nie patrzę, mamy wszystkie przekaźniki i bezpieczniki w dużych ilościach. O, pokrywa. O, pokrywy nie mamy już i to w elektronice. Bezpieczników B. To miała być pokrywa, proszę was bardzo. Cyk. I teraz podnosimy samochodzik. Podnosimy tego pięknego hodrodzika. O, pan piękny hodrod będzie tutaj robiony od spodu na ten moment. Także belka poprzeczna krótka. Proszę bardzo, tutaj tuleje bez S do dodania. Jak zwykle tuleja, pyk. Druga, trzecia, jeszcze jedna, czwarta. No i cyk, mamy to z głowy. Dolne ramię wahacza C. Dolne ramię wahacza C. Dolne ramię. Ramię to jest.
Wahacza C, to jeszcze jeden muszę dokupić. Dobra, z tulejami leci. Amortyzator dwuwahaczowy będzie do zrobienia. Okej, okej. Czy amortyzator dwuwahaczowy nazywa się tak, ponieważ są tutaj wahacze górny i dolny? Czy to działa w ten sposób, widzowie? Bo ja się nie znam, ale może, może tak, dwuwahaczowy. Dobra, dokupmy, zróbmy szybko. Mamy części, na szczęście, więc tak naprawdę to jest tylko połączenie trzech części. Wszystko się zrobi na takim stojaczku pięknym. O, właśnie, był update świąteczny. Teraz mamy tutaj takie jajka na przykład. Był świąteczny update, widzę tutaj opisanka też kolejna. Także taki, wiecie, mały update'ik świąteczny, można powiedzieć, na święta, ale w sumie miło dla człowieka. Przekładnia kierownicza. Przekładnia, o, to jest chyba to, co mi się zrąbało na dobrą sprawę, nie? Dlatego tego nie mamy w tym momencie. Stabilizator przedni powinien jeszcze być, amortyzator dwuwahaczowy od razu, cyk, jest wrzucany, filtr oleju V8. Filtr oleju, chyba filtru oleju V8, HV chyba nie było tam. Jak mi się wydaje, nie ma filtru oleju do tuningu jakby. Filtr to filtr. Dobra, drążek kierowniczy, teraz końcowa drążka. I łącznik stabilizatora, oczywiście nie mam. Łącznik stabilizatora przedni B. Dokupmy z 8 od razu. Dobra, cyk. Dwie śruby dokręcone, już tutaj można kółko jedno dawać. Teraz druga część, że można było drugie kółko dodawać. Końcówki drążka też będą do dokupienia niedługo, żeby tutaj dodawać kolejne rzeczy. No i teraz tak, jeszcze od spodu, skoro jesteśmy, no to mamy do zrobienia pokrywy stopy. I oczywiście ich już widzę, że nie mam wszystkich. O, a ich trochę też tutaj jest do podłączenia, nie? Z 8. Podpora łożyska wału korbowego. Dobra, dobra. To na szczęście mamy. Wszystko ładnie, pięknie montujemy. No i te pokrywy stopy zafajdane. Dwóch mi chyba zabraknie, nie? Jakoś tak. Dokładnie, dwóch mi zabraknie. Pokryw stopy. 6 mieliśmy. Dwie trzeba dokupić. Ale pewnie dokupię więcej na przyszłość. Stopy. Pokrywa stopy. Dobra, od razu kupię z 12. Na przyszłe prace. Dobra, pokrywa stopy. Proszę was bardzo, cyk. I jeszcze jedna pokrywa stopy. Dobra, let's go, idziemy, miska olejowa. O, no i kolejna rzecz. V8 OHV, miska olejowa. Szukamy tego. Miska olejowa, B. O, tu jest zwykła chyba, bez żadnego B, A, C, F. W ogóle dlaczego jest B, miska olejowa, V8 OHV, B, a później jest F? Czy to nie jest po kolei. Koło zamachowe, tylko bez żadnych zamachów mi tutaj. Tarcza sprzęgła na tuningu, docisk sprzęgła na tuningu. Trzy rzeczy do sprzęgła tuningowe. Mamy też łożysko dodatkowe i skrzynia biegów V8 OHV i skrzynię też customową chyba mogę, V8 OHV. Skrzynia biegów, proszę bardzo, 1800 zapłaciliśmy, nawet niecałe na promocji w sklepie. Ze zniżką teraz rura wydechowa początkowa V8 OHV. Dobra, V8 OHV. Jak to jest? Rura wydechowa początkowa. Bez żadnych AB, dobra, to jest tak. O, to tutaj jeszcze powinno być później, co tu powinno być? Tłumik końcowy. Myślę, że będą dwa. Dobra, jedna, druga. Teraz tłumik środkowy. Po prostu tłumik środkowy. Just like that, pyk. Kupiliśmy czy nie? Nie kupiliśmy. A tłumików środkowych akurat nie mieliśmy kilka. No i czy będzie, tak, tłumik końcowy też jest z V8 OHV, to na co patrzyliśmy wcześniej, ten tłumik końcowy, cyk. Dwukrotny tłumik, proszę, 1 i 2. Tutaj mamy zbiornik paliwa B w ogóle. Zbiornik paliwa B to nie tutaj. Paliwa B.
Ale pompa paliwa już będzie nowiutka, tuningowa. Proszę was bardzo. I do tego most tylny, resory piórowe, okej. To rozwaliłem sobie to, most tylny sztywny mieliśmy wcześniej, a tu mamy na resorach piórowych właśnie, okej. No tak, były takie resory piórowe, które tutaj dokładaliśmy. Amortyzator tylny typ B. Więc też trzeba usunąć to tylny typ B dwukrotnie. I on będzie od razu do dołączenia, tak, bo będziemy mieli sprężynę na tym drugim takim. Jakby osobno całkowicie. Dajemy resor piórowy, tutaj trzeba te małe tuleje przy okazji dodatkowo sobie samemu jakby je dodać, żeby nie było. Proszę bardzo, tutaj, cyk. I cyk. No, powiem wam, że naprawdę, ja się spodziewałem, że to giga szybciej pójdzie. A nie jest kompletnie tak szybko. Powiedziałbym nawet, że jest dosyć wolno. Okej, cylinder hamulca. O, z drugiej strony będziemy musieli kupować te wszystkie rzeczy. Szczęka hamulca. A tego nie ma w tuningu. Szczęka hamulca. Cylinder hamulca. Nie, jest jakiś inny, czyli nie ma tego. Dobra, szczęka hamulca. Bęben hamulcowy. O Jezu, hamul. Co wy, czy jest bęben? Nie ma bębna. Bęben. Bęben. Hamulcowy razy dwa od razu. Cylinder. Hamulca bębnowego też. I tu coś jeszcze było, czego nie mieliśmy, ale już nie pamiętam, co to było. Szczerze powiedziawszy. Dobra, wał napędowy możemy zamontować. Mamy nowiutki na pewno. No to zaraz kończymy już dół jakby tego pojazdu. Jeszcze opony musimy ogarnąć na pewno. Dobra, piasta jest na tył. Jeszcze resory tutaj trzeba, piórowe. Tego nie mamy. Półoś napędowa. Półoś. Tylna, sztywna. Cyk. I ją tutaj już dokładamy w takim razie. Półośkę. Cylinder. Tutaj teraz szczęka jeszcze. Hamulca i bęben hamulcowy. Jak działa taki w ogóle bęben hamulcowy? Jaka to jest różnica? Dobra, podstawa resora piórowego. Resora piórowego podstawa. Dokupimy z 7. Obejmy resora. W razie W dokupię też 12, żeby nie było. Dobra, cyk i cyk. A nie, tutaj nie ma w ogóle tych amorków żadnych. Nie ma nic takiego oprócz tego jednego. Tylnego typ B. Dobra, cyk. No i zostały mi tak naprawdę do dołączenia już tylko i wyłącznie koła. Czy rozrusznik jest? A, nie ma rozrusznika, trzeba dodać. Okej, dobrze pomyślałem o tym rozruszniku jeszcze. Jak zwykle, że go brakuje. Dobra, i teraz tak. Boże, opona wyścigowa. Retro. Muszę zdjęcie zrobić, widzowie. Poczekajcie. Bo to takie chcemy przywrócić tutaj, nie? Żeby nie było. Chcemy mieć jak najbardziej wzór poprawny do kupowania opon i do robienia tego. Także sklepik, opony. Opona to była jaka w ogóle? Opona wyścigowa vintage. Więc kupujemy takie 4. Wielkość była... O 14 chyba. Szerokość 205. Profil 50. 205, 50. Dobra. Okej. I teraz felgi. Felgi do tego były felgi retro 07 jakoś chyba. GTR, o Jezu. Gdzie są retro? Wpiszę retro felga. Felga, a retro, mogę inną kupić, retro felgę. I wiecie co, kupię inną, chociaż 07B po prostu kupię. Mieliśmy 07, ale kupimy B. No, 14, ET0, git. Czym było to ET w końcu, koniec końców? Jak to ET się odnosiło w ogóle do całego pojazdu? Felga retro i to, dobra, let's go. Dobra, jest gotowe. Od razu dajemy nową i tutaj już możemy wyważać. Dobra, z wyważarki zdejmujemy, z montażowni zdejmujemy, na montaż zakładamy, na wyważarkę zakładamy.
Dobra, wyważarka szybsza była tym razem. Ostatnie koło jeszcze tutaj, dwa jeszcze na wyważarkę. Dobra, jeszcze jedno na wyważarkę. Jak brak? Jak brak? Co? A, bo nie zdjąłem, dobra. Jak brak? No normalnie, srak. Nie zdjąłeś, to nie ma. Okej, okay, cyk. Nice. Mamy to. Montujemy kółeczka do pojazdu. Dobra, ale no jest satysfakcja zrobienia tego samochodu, powiem wam. Z nieukrywaną satysfakcją robiłem ten samochód. Jeszcze teraz trzeba dolać płyny oczywiście. Oprócz tego trzeba jeszcze dodać nową karoserię jakby. Takie dodatki odgórne już. I jeszcze odświeżyć wnętrze, nie? I mamy gotowy cały pojazd praktycznie. Także fajnie, pięknie. Okej, możemy go już tutaj niżej dać. O, teraz tak, dolewanie, dolewanko musimy zrobić. O, czyli gdzie tutaj, cyk. Korek zbiornika wspomagania nocnika, dobra. Proszę bardzo, dolewamy. Dolewamy tak, jak normalnie nikt by nie dolał, nie? Jak mechanik, czyli po ciut, ciut. Nie no, mechanik tak by nie dolał, nigdy w życiu. Broń Boże! Jeszcze za dużo by wlał i co? Strata by była wtedy. Przecież. Dobra, ile tutaj oleju wchodzi? Ty, co by się stało z silnikiem? Jakby takiego kujawskiego tam nalać na przykład. Myślicie, że jak bardzo w skali od 1 do 10 zatarlibyśmy silnik albo coś? O, to dla widzów pytanie. Ktoś od was z rodziny przychodzi do waszego samochodu i nalewa w silnik olej kujawski albo jakakolwiek inna firma, nie? Żeby nie było, halo, kujawski, proszę mnie nie pozywać. Po prostu jakiś pierwszy, lepszy olej, nie? Który wam do głowy przychodzi, po prostu taki kuchenny. Co robicie wtedy? Dobra, tu jest chyba wszystko wlane. Spryskiwaczy to tu żadnych nie ma, na pewno. Okej, to teraz trzeba się zająć jeszcze kupnem. Tuning karoserii nie zrobimy, ale możemy po prostu karoserię kupić. Smith & Parker Old Daddy T, to jest 62 rok w ogóle. Dobra, lusterko boczne któreś trzeba było kupić, ale nie wiem które i to jest problem. Części posiadamy, ale części nie posiadamy i to jest też problem, bo nie pamiętam których po prostu nie mamy. Będziemy wkładać części, które posiadamy, a tych, których nie, to zaraz wyjdzie po prostu w praniu. Przedni zderzak, to mamy. Maski nie mamy, więc kupujemy maskę od razu. Maska, cyk. O, do zarzucenia. Przedni prawy, lewego chyba nie mamy. A nie, lewy błotnik też był. Drzwi są, 100%. Prawych drzwi nie posiadamy, więc już je dorzucamy. Tutaj szyba. Któregoś no właśnie. Lusterka ogólnie trzeba dokupić dwa w takim razie. No tak, lusterek nie naprawimy przecież. No, w sposób mechaniczny. Dobra, lusterka. Tylny lewy błotnik nie mamy. A bagażnika nie mamy. Błotnika tylnego też nie mamy. Ogólnie tak, cały tył trzeba dokupić. Bagażnik, proszę was bardzo. Cyk. Cyk. I cyk. A, czyli ta część tutaj była jakby. Okej, okay, to jeszcze to pomalować. I środek chyba zrobić. Dobra, nadwozie 82, części 97. Czegoś znowu nie daliśmy. Mówiliście, żeby sprawdzić w puzzle ostatnio, czego nie wrzuciliśmy i będzie to napisane, czy... O kurczę, świecy zapłonowej z drugiej strony nie dałem i tego. No tak, 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 nie dałem tego, to prawda. Lewe tylne światło, prawe siedzenie, tylna tablica... A, tablica i światła przecież z tyłu jeszcze, no to też fakt. Lewe tylne światło, prawe tylne światło, tablica rejestracyjna stanu Nevada damy, jeżeli to jest jedyna tablica, którą możemy tutaj dać.
Dodatkowo no musimy otworzyć maskę jeszcze i wrócić do dodania części rzeczy. No tak, świec tutaj nie wrzuciliśmy, to jest fakt. A jak świec nie wrzuciliśmy do końca, to nie wrzuciliśmy też przewodów zapłonowych V8. Czy przewody zapłonowe będą w tuningu? Mogą być. V8 na legalu. Przewody zapłonowe. Szukamy tutaj, widzowie, przewodów zapłonowych. Są przewody zapłonowe V8. Proszę was bardzo, więc to już jest wrzucone. A i teraz zostały tylko te siedzenia chyba, nie? Do ogarnięcia. Dobra, to można odznaczyć ładnie już. Przewody też. Mamy 100, 100, 100. Wnętrze. Jeszcze tylko wnętrze. Ewentualnie oczywiście zobaczymy na ścieżce jeszcze, czy światła, czy zbieżność kół, czy jakieś takie geometria kół jeszcze do naprawy. Oczywiście, że tak. Dobra, cyk. Cyk. Okej, geometria kół ogarnięta. Ustawię, o kurczę, te światła to tak ustawione 2 na 10 trochę, nie? Dobra, jedno światło ustawię, o kurczę, pieczone, no tak, po chodniku sobie świecimy, tylko i wyłącznie. Dobra, geometria świateł zrobiona. O kurczę, ale powiem wam, samochód wygląda teraz naprawdę o niebo lepiej. Naprawdę ładnie wygląda teraz ten samochodzik. Muszę wam powiedzieć. A kurczę, jeszcze nie jest pomalowany przecież, to prawda. Jeszcze go pomalować trzeba na jeden kolor. Przestaw samochód do lakierni. Czerwony jest bardzo dobry kolor, więc na taki go możemy pomalować. Okej, proszę was bardzo. Przestaw samochodzik jeszcze. W ścieżce diagnostycznej nawet te światła były całkiem niezłe. Jeżeli chodzi o ten samochód, jeszcze możemy fotę zrobić, jak on już jest cały czerwony. Chociaż też takie elementy, jakby można było tutaj po części czarne dać, też by nie były złe, nie? Po części czarne, po części te czerwone. O, środek. Dobra, tryb montażu, nie tryb montażu, tryb wnętrza, jak ja bym chciał. Ale wyjdź z tego, wyjdź z tego, wysiądź. Natychmiast wysiądź. Wnętrze, demontaż wnętrza, kierownica, Bowen, siedzenie 3 skóra B. Siedzenie 3 skóra B, siedzenie 3 skóra B, siedzenie 3. Siedzenie 3 skóra B. Dwukrotnie takie i kierownica Bowen. Kierownica Bowen, okej, okay, to dokładamy teraz, proszę państwa, cyk, kierownica Bowen, prawe przednie i lewe siedzenie, no i mamy, i to jest to, proszę państwa, mamy pełnego zrobionego hot roda już w końcu. Wygląda zjawiskowo, 100% na wszystkim, możemy go teraz wziąć na długą prostą, weźmiemy go na długą prostą, on może być właśnie mocny, nie? On może być szybki. Zobaczymy, czy w ogóle da radę jechać i czy go nie będzie znosić, jak ostatnio jakiś tam samochód, który mieliśmy, nie? Zrobiony. Dobra. O kurcze, pieczone, ale poleciał. Ale leci ten hot rodzik. Ale 199 to jest jego max. O kurde, ej, ale ładny, no, fajnie wygląda, powiem wam. Dobry, dobry, potężny. Potężny samochód, wrócimy nim do garażu, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Sprawdzimy go na hamowni, bo obiecałem wam, że takie mocne samochody, którym mocno, nie wiem, zmieniamy ten silnik, będziemy mogli sprawdzić jeszcze, jaki miały, jak na hamowni wychodziły, więc jeszcze go na sekundę damy do hamowni. I sobie sprawdźmy teścik. To dla tych widzów, którzy chcieli te testy po prostu z hamowni. Także myślę, że ogólnie w tym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Pooglądamy jeszcze do końca V8, Two Carb, OHV, Supercharged. Jaka moc będzie?
Ożysz ty. No i teraz spada, teraz spada. Okej, okay, ile? 581 koni mechanicznych. Ej, naprawdę spory wzrost. Dwukrotny wzrost zrobiliśmy. 101% wzrostu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Sprzedajemy pojazd w takim razie za pieniążków. Ile? Za pieniędzy. Wow, 98 tysięcy. Nice. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.